Witam wszystkich widzów. Bohatera filmiku jest jedna z najpiękniejszych ryb labiryntowych, gurami czekoladowe, Sphaeroteptis osphaeridomys. Niestety gatunek ten nie należy do popularnych, ponieważ jest wymagający i wrażliwy na zmiany parametrów wody. Właśnie dlatego początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Gurami czekoladowe pochodzą z południowej i południowo-wschodniej Azji, z Indii, Malezji, Borneo i Sumatry. Zamieszkują bagna, torfowiska, przepływające przez nie małe rzeki i strumienie, a także zalane zbiorowiska leśne, w których woda ma kwaśny odczyn pH i jest zabarwiona na brązowo z powodu wysokiego stężenia kwasów chominowych i innych związków chemicznych uwalniających się podczas rozkładu materii organicznej roślin. Po raz pierwszy gatunek trafił do Europy w 1905 roku. Gurami czekoladowe, jak i wszystkie guramowate, wyposażone w pomocniczy narząd oddechowy labirynt, umożliwiający oddychanie powietrzem atmosferycznym. Gurami czekoladowe należą do rodziny guramowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach. Chociaż lepiej trzymać w grupach z przewagą samic, aby uniknąć rywalizacji wśród samców. Warto zaznaczyć również, że w większych grupach rybki nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowanie. Na jedną rybkę potrzebujemy od 8 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 60 litrów, a w przypadku kilku par od 90 litrów. Dorastają do 4,5-5 cm, a płodność osiągają w wieku od 6 do 8 miesięcy, żyją od 3 do 4 lat. Gurami czekoladowe mają wysokie, boczne, spłaszczone, czekoladowo-brązowo-barwione ciało z 4 lub 5 pionowymi, kremowymi pręgami. Głowa z dużymi oczami. Płetwy grzbietowe odbytowo wydłużone, a odbytowo obrzydzone na żółto. Płetwy piersiowe przekształcone wąsiki czuciowe, którymi rybki badają otoczenie. Rozróżnienie płcienia jest łatwe. Samce mają bardziej spiczastą, większą i dłuższą płetwę grzbietową i obrzydzoną na żółto płetwę odbytową. Gurami czekoladowe preferują niskie akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami i kryjówkami. W akwarium powinny znajdować się korzenie, gałęzie, suche liście i rośliny pływające. Poziom wody w akwarium nie powinien przekraczać 40 cm. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Jak i w przypadku wszystkich guramowatych, akwarium powinien być zasłonięty szybą, ponieważ rybki oddychają powietrzem, a różnica temperatury może spowodować chorobę układu oddechowego. Trzeba bardzo często sprawdzać parametry wody, ponieważ rybki są bardzo wrażliwe na zmiany. Woda powinna być miękka i kwaśna. Żeby to osiągnąć, można dodać ekstrakt torfu, np. torumin. Potrzebne częste podmiany wody do 10-15%. Optymalne parametry wody. Temperatura 26-28, pH od 4 do 5, GH od 2 do 10. Potrzebna filtracja i aeracja wody, ale bez silnych prądów. W naturalnym środowisku gurami czekoladowe odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą, drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemiem. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryby. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych ilościach. Gurami czekoladowe nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z gatunkami, które preferują wyżej wymienione parametry wody, np. z rybkami z Amazonii. Rozmnażanie. Rozmnażanie gurami czekoladowych jest stosunkowo łatwe. Zbiornik torfiskowy powinien mieć około 50 litrów, poziom wody około 15 cm.
Do zbiornika tarliskowego wrzucamy pływające roślinki tak, żeby część zbiornika została wolna. Ponieważ rybki są dochliwe, zasłaniamy ścianki akwarium gazetą. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy, otrzymamy osobno klotów w tygodniu. Obwicie karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Nie powinno być problemu z wyborem pary. Kolor samca ciemnieje i pojawia się szary wzór. Samice natomiast jaśnieją, a ich prangi robią się bardziej żółtawe. Wodę przygotowujemy w proporcjach 3:1. Jedy 3 razy po filtrze obrócono osmozy do jednego zakładu. Dodajemy napar czyszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja ogrzewania wody. Parametry wody. Temperatura 28-30, pH od 3 do 4, pH od 1 do 3. W przeciwieństwie do innych gatunków labiryntowych, samice nie budują gniazda z piany przy powierzchni wody. Tak samo jak u innych gramowatych, tarlo odbywa się w pozycji pionowej. Samec obejmuje ciało samiczki, ustawiając się pod nią, jednocześnie wyciskając ikrę, która opada na dno. Po zapłodnianiu samiczka zbiera ziarenka do pyszczka. Podczas tarla samica składa około do 40 jaj o wielkości o 1,5 mm. Inkubacja trwa około 2 tygodni. Na rybek duży około 5-6 mm. Po tym jak na rybek popłynie, samiczkę przenosimy do innego zbiornika. Temperaturę podnosimy o 2 stopnie, obniżamy poziom wody do 5-10 cm i wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki na rybku, tym samym czyszczą wodę. Pokarm startowy to artemia. Karmić trzeba często, 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Dopóki nie otworzy się labirynt i zacznę oddychać powietrzem atmosferycznym, nie robimy podmianu wody. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.